piątek 12 maja drzwi dla zwiedzających na dobre otworzyło Sejneńskie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dawny, zrujnowany podominikański klasztor z XVII wieku zyskał imponujące oblicze nakładem ponad 23 milionów złotych, z których 20 to dotacje. To jest Muzeum Kresów. Pierwsze nowo zbudowane w Polsce, można powiedzieć, że zbudowane. To nie było tylko odnowienie, to było coś więcej niż remont generalny. Ja tu byłem 2 lata temu i muszę powiedzieć, księże prałacie, że i wierzyłem, i nie wierzyłem. Prace miały olbrzymi zakres, bo obiekt przed renowacją był w tragicznym stanie. Oprócz gruntownych napraw murów, dachów, robót konserwatorskich, wykonano tu wszystkie przyłącza i instalacje oraz dostosowano obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ostatnim akordem było stworzenie w nowych warunkach multimedialnej ekspozycji. Dzisiaj w Sejneńskim klasztorze można zobaczyć 4 wystawy stałe: Historia Kresów Wschodnich, Wielokulturowość Kresów, znalazło się miejsce na zaprezentowanie znanych i mniej znanych ludzi związanych z Kresami, a także miejsce na mitologię Kresów Wschodnich. To miejsce z ogromnym potencjałem, uważa senator Marek Komorowski. Sam obiekt, nawet zobaczyć z zewnątrz te zabudowania tego klasztoru podominikańskiego, to jest coś wspaniałego, bo on naprawdę robi duże wrażenie. Duży obiekt w tym części kraju, kto tutaj nie był i tego nie zna, to nawet się nie spodziewa, że takie obiekty tutaj się znajdują, więc ta oferta powinna być przekazywana dalej i myślę, że zresztą to czas pokaże, ale jestem przekonany, że tutaj będzie to tętniło życiem i ludzie tutaj będą przyjeżdżali. Sejny, maleńkie miasteczko, które leży w granicach Rzeczpospolitej, jest wciąż miejscem, w którym symbioza narodów polskiego i litewskiego jest dniem codziennym. Choć w relacjach z Litwą pojawiały się nie raz i nie dwa trudne okresy i wydarzenia, nowe muzeum i znajdujące się w nim ekspozycje mogą uświadomić, ale i poszerzyć wiedzę obywateli obu narodów o wspólnej historii, kulturze, która plecie się tu na każdym kroku i w każdym domu. Instytucje, które edukują, które pokazują prawdę historyczną, instytucje, gdzie można się spotkać i porozmawiać, od tego trzeba zacząć w ogóle jakiekolwiek porozumienia, prawda, że musi być miejsce, gdzie można się spotkać i porozmawiać. Przecież wizyta biskupa z Litwy nie jest przypadkowa. Tutaj jest jedna z sal poświęcona właśnie mniejszości litewskiej, czy w ogóle wątkom litewskim. Był, wiem, także chyba burmistrz Puńska na uroczystości. To wskazuje, że mamy coraz lepsze relacje. Ja za parę dni dosłownie w Krakowie widzę się z ministrem kultury Litwy. My tworzymy bardzo silny trójkąt lubelski, odwołujący się do Unii Lubelskiej, przecież Unii Naszych Narodów. Dopiero co wspólnie także obchodziliśmy, czy obchodzimy wciąż, bo to jest rok rocznicy, 160. rocznicę powstania styczniowego, gdzie 3 narody, Polacy, Litwini i Rusini, czyli współcześni Białorusini i Ukraińcy, razem występowali przeciwko imperialnej Rosji. To wszystko nas łączy i powinno nas łączyć i ja się cieszę, że potrafiliśmy przezwyciężyć te trudne napięcia. Jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia, ale o tym rozmawiamy często w kuluarach, żeby te rzeczy, które są do zrobienia, poprawiać.